No siemaneczko, siemaneczko, moi drodzy, zakupiłem sobie kolejny silnik od kosiarki. Będę chciał złożyć w jedność, ale najpierw zobaczymy, czy paczka jest zgodna z tym, co było w ogłoszeniu. Kupiłem za grosze, za bardzo duże grosze, także jak mi się uda i będzie faktycznie to, co ma być, złożyć silnik. Ten, co tam wystawiłem sobie za mniejsze pieniądze, bo chciałem sprzedać resztę na części. A jeśli tu się będzie wszystko zgadzać, to trochę mam słabo naoszczony szczyżoryk. No to złożę może jeden w całość i się wystawi za większą kasiorkę. Może będzie więcej chętnych niż na taki niekompletny silnik. Sorki, że mi to tak niedołężnie idzie. O, zaraz zobaczymy. No, trochę coś ta paczka jakby za mała była na ten silnik, bo ten, co ja mam, to raczej by się w taką paczuszkę nie zmieścił. No, niby żegota tutaj stal. No, zaraz zobaczymy, czy tu nie ma. Czekajcie, coś jest, już się ufajdałem w oleju, super, zaje fajnie. Wiecie co, ja się odezwę, jak już to rozpakuję. No dobra, tłumik jest, przejściówka jest, gaźnik jest, filtr powietrza jest, gdzieś śrubka, nie wiem, może tu gdzieś będzie. Jak nie, to powinienem mieć śrubki. Chyba nie wyrzuciłem. Gdzieś takie powinienem mieć. Gaźniczek jest. Nawet mam zapysowe pływaki, czy ten, no to i no przetestować, podłączyć. Zbiorniczek, akurat mam zbiorniczek. To można wlać i przetestować, czy trzyma szczelność. Koło magnesowe jest. No, klina nie widzę, nie ma klina i nie ma tego, co się szarpak ciągnie. Ale to nic, bo ja bym chciał i tak tamten uruchomić silnik, co mówiłem, tylko tam mam miskę pękniętą, a tą miskę olejową mógłbym wykręcić i sprzedać do tamtego, a tutaj z tego wykręcić na części cewkę i no sprawdzić, czy daje iskrę. No i to tyle, kurczę, no i fajnie, zobaczymy, co z tego będzie. Jak nie, to pójdzie na aluminium, może by ktoś kupił nawet blok, różnie to bywa, no przeważnie miski też szczelają. Także zobaczymy, no zobaczymy, jak to będzie. Cześć, trzymajcie się.